erotyki Bolesława Leśmiana. Chciałabym zanalizować i zinterpretować wybrane wiersze miłosne leśmianowskie. Najpierw zacznę od przeczytania tekstów. W malinowym chruśniaku. W malinowym chruśniaku przed ciekawych wzrokiem, zapodziani po głowy, przez długie godziny zrywaliśmy przybyłe tej nocy maliny. Palce miałaś na oślep skrwawione ich sokiem. Bąk złośnik huczał basem, jakby straszył kwiaty. Rdzawe guzy na słońcu wygrzewał liść chory. Z łachmaniałych pajęczyn skrzyły się wisiory i szedł tyłem na grzbiecie jakiś żuk kosmaty. Duszno było od malin, któreś szepcząc rwała, a szept nasz tylko wówczas nacichał w ich woni, gdym wargami wygarniał z podanej mi dłoni owoce, przepojone wonią twego ciała. I stały się maliny narzędziem pieszczoty, tej pierwszej, tej zdziwionej, która w całym niebie nie zna innych upojeń, oprócz samej siebie, i chce się wciąż powtarzać dla własnej dziwoty. I nie wiem, jak się stało, w którym okamgnieniu, żeś dotknęła mi wargą spoconego czoła. Porwałem twoje dłonie, oddałaś w skupieniu. A chruśniak malinowy trwał wciąż dookoła. Postaram się mówić z większym optymizmem, zwłaszcza, że przedmiot interpretacji służy ku temu, niż w poprzednich lekcjach uczniowie mi zarzucili, że dość poważnie i pesymistycznie mówię. Otóż ten erotyk Bolesława Leśmiana pochodzi z tomiku wierszy pod tytułem Łąka z 1920 roku i należy do cyklu 11 erotyków. Czyli mamy 11 wierszy, które tworzą cykl pod tytułem W malinowym chruśniaku. I ten cykl mieści się w tomiku Łąka. Bohater tego wiersza, czyli malinowy chruśniak, już wcześniej występował w literaturze pięknej, a mianowicie w balladzie mickiewiczowskiej. To lubię, bo jak sięgnę do tej ballady, to czytam tuż stara cerkiew, w niej puszczyk i sowy, obok dzwonnicy zrąb zgniły, a za dzwonnicą chrośniak malinowy, a w tym chrośniaku mogiły. Koniec cytatu. Czyli tam chrośniak, tutaj u Leśmiana mamy chruśniak, ale to przecież oboczność fonetyczna, zatem ten sam element przyrody, tam chrośniak malinowy ukrywał w sobie mogiły. Natomiast tutaj malinowy chruśniak jest plenerem, jest miejscem zakochanych, jest takim azylem dla zakochanych, gdzie rozgrywa się pewna sytuacja liryczna. Czyli ten malinowy chruśniak tworzy taki mikrokosmos, mikropejzaż, w którym zapodziani po głowy schowali się młodzi, zakochani ludzie. I spróbujmy zwrotka po zwrotce przeanalizować tenże erotyk, ten pierwszy, który otwiera cały cykl wierszy. Pierwsza zwrotka. Co mamy w pierwszej zwrotce? Gdybyśmy ją mieli zatytułować, to można by śmiało powiedzieć, że jest tam opis sytuacji lirycznej, w jakiej znaleźli się ci dwoje ludzi. Dwoje tych ludzi, tak? Czyli schowali się w tych krzewach, w tych zaroślach malinowych, które są dość wysokie, dość pokaźne, skoro zapodziani po głowy, tak? Czyli wysokie są te krzewy malin. Schowali się przed wścibskimi, ciekawymi ludźmi, którzy by ich może chcieli tam podglądać z tą swoją namiętnością, ze swoim uczuciem. Ten chruśniak dosyć musi być gęsty,
wysoki, skoro ich zasłania, oddziela od świata zewnętrznego. I co oni tam robili? Zrywali maliny, karmili się tymi malinami przez długie godziny. Zatem tych owoców musiało być mnóstwo i przybyły tej nocy maliny, czyli zapewne dojrzały te owoce, słodkie maliny nocą. I zrywaliśmy przybyłe tej nocy maliny, czyli karmili się słodyczą tych owoców, nawzajem się karmili. Czyli pierwsza zwrotka opisuje tę sytuację, w której się znaleźli. Na co tutaj warto zwrócić uwagę w pierwszej zwrotce? Przybyłe tej nocy maliny, ten cytat sugeruje, że ta przyroda jest uosobiona, w ogóle uleśmiana w tych erotykach, mamy do czynienia z antropomorficzną przyrodą. Mało tego, w ostatniej linijce, w ostatnim wersie pierwszej zwrotki czytamy: palce miałaś na oślep skrwawione ich sokiem, skrwawione ich sokiem, oksymoron, tak? Druga zwrotka. W drugiej zwrotce mamy opis tego mikrokosmosu, tego wycinka przyrody, która im towarzyszy, która jest głośnym i niemym świadkiem tych pieszczot miłosnych, czyli ten wycinek przyrody, również schowany w tym gąszczu malinowym, jest teraz szczegółowo opisany, ten świat, ten mikrokosmos. Mamy różne elementy przyrody. Ta przyroda jest opisana sensualnie, bardzo zmysłowo. Jest opisana za pomocą różnych wrażeń zmysłowych. Mamy zatem tutaj synestezję, bo mamy, dochodzą do nas, obserwatorów, słuchaczy, uczestników tego zdarzenia, dochodzą do nas różne wrażenia zmysłowe, różne odgłosy przyrody. Przyroda tego mikropejzażu jest opisana za pomocą wrażeń wzrokowych, słuchowych, dotykowych, znalazłam też węchowe. Wrażenia wzrokowe, no to myślę, że na pewno już w pierwszej zwrotce mamy skrwawione ich sokiem. Palce miałaś na oślep skrwawione ich sokiem. Gdybyśmy chcieli znaleźć wrażenia słuchowe, zatem odgłosy tej przyrody, która im towarzyszyła. Bąk, złośnik huczał basem, na pewno. Myślę, że może słychać było, jak szedł tyłem na grzbiecie jakiś żuk kosmaty. Myślę, że znajdziemy też wrażenia dotykowe. Rdzawe guzy na słońcu wygrzewał liść chory. Liście często od słońca są takie nabrzmiałe, jakby spuchnięte i rdzawe. Tu jest jeszcze kolor, czyli wrażenie wzrokowe. Wrażenia jeszcze dotykowe to z łachmaniałych pajęczyn skrzyły się wisiory. To jest i wzrokowe wrażenie, i dotykowe. Znajdziemy też wrażenia węchowe. Zapachy, duszno było od malin, albo nacichał w ich woni, a szept nasz tylko wówczas nacichał w ich woni. I wrażenia węchowe, i wrażenie słuchowe, tak? Wrażenia węchowe również, owoce przepojone wonią twego ciała. Zatem jeszcze raz, druga zwrotka to opis mikropejzażu za pomocą wrażeń synestezyjnych, wrażeń zmysłowych. Znów ta przyroda jest bardzo sensualna. Miłość uleśmiana jest sensualna, zmysłowa, ale przyroda też jako świadek, towarzysz, współbohater tych sytuacji. Trzecia zwrotka, to mam wrażenie, że to uszczegółowienie tego, co tam się wydarzyło w tym malinowym chruśniaku między tym
tymi zakochanymi, uszczegółowienie zatem sytuacji miłosnej, sytuacji lirycznej, gdyż owoce stały się bodźcem, przyczyną ich zbliżenia fizycznego, ich pieszczot miłosnych, one stały się jakby powodem tego zbliżenia. To, że się karmili tymi owocami, to przez to zbliżyli się też do siebie ci kochankowie, gdym wargami wygarniał z podanej mi dłoni owoce przepojone wonią twego ciała. I to samo w czwartej zwrotce, czyli trzecia i czwarta zwrotka, to jest uszczegółowienie tej sytuacji lirycznej kochanków. Ta, można powiedzieć, miłość sensualna jakby nabiera tempa. To zbliżenie, te pieszczoty, tak jakby wzrastał dramatyzm i robiło się tam coraz ciaśniej pomiędzy nimi, w tym chrośniaku. Jest gorąco, jest upalnie, jest duszno, oni są coraz bliżej siebie i ta przyroda jakby współuczestniczy w tym zmysłowym zbliżeniu. Robi się coraz cieplej w sensie takiego żaru miłosnego pomiędzy kochankami. Natomiast malinowy chruśniak jest w tym wierszu, można powiedzieć, takim stałym elementem, który trwa niezmiennie. Jest świadkiem, takim niemym świadkiem tej sytuacji, tego, co tam się wydarzyło. Jest takim konstant, takim stałym elementem, taką wartością stałą. Właśnie to jest charakterystyczne dla liryków miłosnych Leśmiana, że tam zawsze jest jakiś element pejzażu, który jest wartością stałą. Jest takim obecnym, wszechobecnym świadkiem tej sytuacji miłosnej, która się rozgrywa. W tym wypadku jest to malinowy chruśniak, który stworzył taki właśnie azyl, oazę dla tych kochanków, miejsce, gdzie mają poczucie bezpieczeństwa. Podobnie jak, nie wiem, w dziejach Tristana i Izoldy las moreński, gdzie kochankowie czuli się bezpieczni. Zatem jaka jest miłość, gdybyśmy chcieli podsumować, ta leśmianowska, w tej perspektywie leśmianowskiej, w ujęciu poety, jaka jest miłość w tym wierszu, jaka ona jest w tym erotyku? Myślę, że jest sensualna, czyli zmysłowa, pełna pieszczot. Myślę, że jest pierwsza i zdziwiona, jak mówi Leśmian, taka młoda, bardzo świeża, to bardzo świeże uczucie. Myślę, że ta miłość jest spontaniczna, naturalna, intymna, kameralna, bo oni schowali się przed tym światem zewnętrznym. Oni nie obnoszą się z tym swoim szczęściem, z tą swoją namiętnością, tylko ukrywają ją przed światem. A skoro tak, to ta miłość jest skromna. Kameralna, skromna, intymna, ale też i szalona, jak chodzi o dramatyzm, który tam się rozgrywa. Jest to miłość słodka, upojna, bo powodem ich zbliżenia stały się dojrzałe, słodkie owoce. Czyli miłość słodka, upojna, ale co jest też godne zauważenia, że Leśmian jakby w tych swoich erotykach zawsze przestrzega zasadę antyczną, zasadę dekorum i w tym on jest klasyczny, dobrego gustu, dobrego smaku. To jest miłość, która jest tak opisana, że nie przekracza granic dobrego smaku. I w innych erotykach jest właśnie podobnie, po które za chwilę sięgniemy. Taka jest ta miłość i rozgrywa się gdzieś zawsze na łonie natury, że przyroda nie tylko tworzy
miejsce, scenerię, przestrzeń wypełnia, ale jest współbohaterem i sprzyja tym zakochanym. Sprzyja. Co jest tutaj jeszcze charakterystyczne? Jeżeli popatrzymy na język, to pojawiają się tam upojenia, tak? Wyrazy, które opisują tę miłość. Te wyrazy można nazwać ekspresjonizmami, bo nazywają emocje i przeżycia, albo poetyzmami, albo jak ktoś jeszcze powiedział, superlatywizmami, tak? Które nazywają właśnie ekspresję, moc, siłę tych przeżyć i emocji. Ta miłość tam, prócz tego, że jest sensualna, to jest też duchowa, a przez to taka całkowita, pełna, czyli równocześnie duchowa i cielesna. Krytycy literaccy piszą również o malinowych wierszach Leśmiana, a przecież te owoce, nie tylko te owoce, nie tylko maliny pojawiają się w tych 11 erotykach cyklu, bo gdybyśmy sięgnęli do pozostałych tych wierszy, to mamy tam i ogród z jabłonią, z której na murawę spada jabłko, pojawiają się też ścieżki polne, ustronie, lasy, kameralne pejzaże, kameralne zamknięte pomieszczenia. Zatem nie tylko ten gatunek owocu jest jakby bodźcem, przyczyną tych pieszczot miłosnych i miłości, zbliżenia między kochankami. I nie tylko maliny są narzędziem pieszczoty, tej subtelnej i zmysłowej. Gdybyśmy chcieli się przyjrzeć formie wiersza, no to tutaj właśnie Bolesław Leśmian, jako poeta młodopolski, poeta dwudziestolecia międzywojennego, jest tradycjonalistą. Jest poetą klasycznym, bym powiedziała, jak chodzi o formę wiersza, jak chodzi o budowę wiersza, kompozycję. Tutaj w Malinowym Chruśniaku mamy do czynienia ze strofami czterowersowymi i wersy są tradycyjnym trzynastozgłoskowcem, jak w Panu Tadeuszu. Zatem jest to wiersz taki równy, wiersz sylabiczny, wiersz regularny, numeryczny, gdzie wszystko jest policzalne. Stąd ta klasyka, stąd właśnie ta tradycyjna poetyka, tradycyjna wersyfikacja. Rymy wzrokiem, sokiem, godziny maliny, okalające, dokładne, gramatyczne i żeńskie. Znów tradycyjnie, tradycyjna wersyfikacja. Jeżeli chodzi właśnie o formę, o budowę wiersza. Tradycyjne metafory, oksymorony, epitety, symbole literackie, bo jest malinowy chruśniak, w ogóle są maliny, jest sok z malin, skrwawiony, palce miałaś na oślep skrwawione ich sokiem, mamy miłość, taką sensualną, poeta pozostaje tradycyjny, nic tutaj nie wprowadza żadnych, nie eksperymentuje, nie wprowadza żadnego nowum. Charakterystyczne też tempo w tym wierszu, powiedziałabym, że ten obraz poetycki jest tak monotonnie, jednostajnie, spokojnie przedstawiony. Ten dramatyzm dziania się, tego co się dzieje w tym malinowym chruśniaku, narasta dopiero w trzeciej i w czwartej zwrotce.
element statyczny przyrody to jest ten malinowy chrušniak, ale na pewno nie te inne pozostałe elementy przyrody, które uszczegóławiają ten mikrokosmos. Zatem tok wiersza jest taki powolny, głównie dzięki umiejętnie spożytkowanym syntaktycznym środkom stylistycznym, bo zdania są długie, złożone, współrzędnie, podrzędnie, można znaleźć przerzutnie, również z jednego wersu do drugiego, do następnej zwrotki. Wyrażenia synonimiczne, czyli tak ta sytuacja jednostajnie, monotonnie, spokojnie jest przedstawiona. To jest w tym języku poeta pozostaje znowu tradycjonalistą. Nic tutaj nie eksperymentuje. Jedynie można mówić o tych upojeniach, czyli o tych poetyzmach, ekspresjonizmach, które są charakterystyczne właśnie dla erotyków Leśmiana. Jeżeli przejdziemy do drugiego erotyku, z tomiku wierszy pod tytułem Napój cienisty, a mam na myśli tutaj wiersz romans, spróbujmy zaobserwować, jaką z kolei mamy w nim sytuację liryczną, jaką słowami poeta narysował. Ten wiersz można znaleźć między innymi na stronie wolnelektury.pl. Przejdę najpierw do tekstu. Bolesław Leśmian, romans. Romans śpiewam, bo śpiewam, bo jestem śpiewakiem. Ona była żebraczką, a on był żebrakiem. Pokochali się nagle na rogu ulicy i nie było uboższej w mieście tajemnicy. Nastała noc majowa, gwiaździście wesoła, siedli ramię z ramieniem na stopniach kościoła. Ona mu podawała z wyrazem skupienia to usta do pieszczoty, to chleb do gryzienia. I tak śniąc, przegryzali pod majowym niebem na przemian. Chleb pieszczotą, a pieszczotę chlebem. I dwa głody sycili pod opieką wiosny. Jeden głód, ten żebraczy, a drugi miłosny. Poeta, co ich widział, zgadł, jak żyć potrzeba. Ma dwa głody, lecz brak mu dziewczyny i chleba. Piękny erotyk, tak jak mówiłam, pochodzi z tomiku wierszy Napój cienisty. Tytuł romans. Najpierw wypadałoby zdefiniować, tak? Cóż to słowo oznacza? Ma wiele znaczeń. Słowo romans chyba najpierw przenosi nas do literatury średniowiecznej, tak, no chociażby romanse średniowieczne, romanse bretońskie, jak dzieje Tristana i Izoldy, gdzie ta miłość dworna, rycerska, piękna jest opowiedziana, ale miłość zakazana też, bo między rycerzem a królową. Myślę, że słowo to odsyła nas też do literatury romantycznej. Romans opisany w czwartej części Dziadów, tak, czy romans w erotykach mickiewiczowskich. Słowo romans może również oznaczać coś niemoralnego, jakiś niemoralny związek, jakiś trójkąt małżeński może, jakąś zdradę miłosną, coś zakazanego, no i tutaj na myśl przychodzą mi cierpienia młodego Wertera, tak? Coś złego, coś, co nam się źle kojarzy, jakaś zdrada. Ale słowo romans to też, gdybyśmy dzisiaj chcieli odnieść do dzisiejszej rzeczywistości i gatunków literatury popularnej, no to romans nam się kojarzy z popularnymi harlekinami. Taką, można powiedzieć, niewybredną,
literaturą właściwie dla każdego, popularną, no, gdzie też znajdziemy taki typowy schemat fabularny, on, ona i ten trzeci, czy ta trzecia, tak? Ale romans, myślę, że w rozumieniu, w kontekście tego wiersza, to miłość, to namiętność, to uczucie. I wbrew dzisiejszemu negatywnemu znaczeniu tego słowa, miłość jako coś czystego, coś pięknego. W takim rozumieniu Leśmian opisuje to, co łączyło tych dwoje żebraków. Kim jest osoba mówiąca w wierszu? Kto mówi w tym erotyku? Romans śpiewam, bo jestem śpiewakiem. Tutaj się nam ujawnia w pierwszej zwrotce podmiot mówiący, tak? W pierwszej osobie liczby pojedynczej, czyli poeta, który jest świadkiem tej miłości, tej sytuacji, tej znajomości pięknej, którą opisuje w tym wierszu. Poeta tutaj jakby stylizuje się na takiego średniowiecznego śpiewaka, wędrownego poetę, wędrownego barda, trubadura, truwera, który wędrował od dworu królewskiego do dworu i opowiadał przy akompaniamencie lutni, cytry, opowiadał takie piękne, śpiewał piękne romanse. I on tutaj, Leśmian, też wchodzi w rolę takiego wędrownego, myślę, barda, trubadura, który chce opowiedzieć taką piękną historię. Chce nas czegoś nauczyć. Ten podmiot mówiący, zauważmy, że w pierwszej zwrotce występuje w pierwszej osobie, czyli on jest w środku tej sytuacji, jest w środku zdarzeń, jest świadkiem tej sytuacji. On ją widział, on to przeżył. Jemu się to tak spodobało, że pragnie się tym z nami podzielić. Natomiast w ostatniej zwrotce, gdzie przechodzi do puenty, poeta już nie występuje w roli świadka sytuacji, obserwatora zdarzeń, jakby nie opowiada od środka tej sytuacji, już nie ma tam pierwszej osoby liczby pojedynczej, bo w ostatniej zwrotce czytamy: poeta, co ich widział, zgadł, jak żyć potrzeba. Zatem podmiot liryczny występuje w trzeciej osobie liczby pojedynczej, jest kimś z zewnątrz, już nie należy do tego świata przedstawionego. Jest kimś obcym, kimś, kto wyciąga wnioski, przechodzi do jakiegoś podsumowania, do jakiejś kwintesencji, chce jakąś mądrość, jakąś puentę nam przekazać. Więc tutaj to jest takie charakterystyczne, że zmienia się ta forma gramatyczna podmiotu mówiącego. Zatem wracając jeszcze raz, podmiot mówiący wchodzi na początku wiersza, na początku tej pieśni, no bo wiersz, wyraźnie ten wiersz jest pieśnią, wchodzi w rolę takiego śpiewaka, pieśniarza, poetę, który chce opowiedzieć piękną, miłosną historię. Jak Orfeusz, gdybyśmy chcieli odnieść się do mitu. Co to jest za historia i dlaczego chce się z nami podzielić tą historią? Opowiada nam, przywołuje piękne zdarzenie o dwojga młodych, nie wiemy czy młodych, ale zakochanych ludziach. Ona była żebraczką, on był żebrakiem, zatem byli to ludzie ubodzy materialnie, którzy pokochali się nagle, czyli jest to miłość od pierwszego wejrzenia, na rogu ulicy, kiedy wiosną nastała noc majowa, gwiaździście wesoła, siedli ramię z ramieniem na stopniach kościoła. Czyli co, siedzieli tam na tych stopniach kościoła i żebrali. Prosili o jałmużnę. Jak dostali coś do jedzenia, to karmili się tym chlebem, karmili się na przemian tym chlebem i pieszczotą, czyli
zaspokajali i ten głód fizyczny, i ten głód miłosny, też duchowy. Ten głód i ta potrzeba fizyczna ich połączyła. I dwa głody sycili pod opieką wiosny. Jeden głód ten żebraczy, a drugi miłosny. Znowu mamy tutaj konstant, czyli element stały, pochodzący ze świata przyrody, a mianowicie mamy przyrodę wiosenną. Sycili pod opieką wiosny. Albo mamy noc majową, gwiaździście wesołą. To jest ten stały element pejzażu, który im sprzyja, wiosna im sprzyja. Ciepła aura majowa, kiedy w przyrodzie budzi się życie, to w nich budzi się również miłość. Zatem oni pokochali się i to była miłość spontaniczna od pierwszego wejrzenia. Dwoje prostych, ubogich, bezdomnych ludzi. Co miał na myśli Leśmian, używając słowa głody? Właśnie, bo mamy, że sycili dwa głody. Jeden głód fizyczny, czyli karmili się tym chlebem, i drugi głód miłosny. Myślę, że poeta daje nam do zrozumienia, że to człowiek nie potrafi żyć, nie potrafi funkcjonować, istnieć, jeżeli nie zaspokoi tych dwóch głodów, że do szczęścia jest mu potrzebne właśnie zaspokojenie tych potrzeb fizycznych i tych potrzeb duchowych. I to by była chyba kwintesencja, główna myśl tego wiersza, że żeby była pełnia, żeby osiągnąć tę pełnię szczęścia, trzeba obydwa te głody zaspokoić. Głód miłości i głód fizyczny. A poeta, który jest nieszczęśliwy, ale zrozumiał na przykładzie tego romansu, tej pięknej historii, że tego mu do szczęścia potrzeba. Ma dwa głody, lecz brak mu dziewczyny i chleba. Myślę, że to jest myśl przewodnia tego utworu. Myślę, że poeta zazdrości tym biedakom. Chciałby przeżyć taką miłość. Bo taka miłość biedaka, który cieszy się każdą okruszyną chleba i zachwyca każdym promykiem słońca, jest prawdziwa, jest szczera, jest pełniejsza niż taka miłość człowieka, dla którego liczą się tylko dobra materialne. Myślę, że poeta, obserwując ich, zazdrości tym zakochanym, że ta ich miłość jest taka prawdziwa, wpisana w naturę znowu, szczera, naturalna, spontaniczna. A zatem jaka znowu jest miłość w tym wierszu? Jaka jest ta miłość leśmianowska? Przechodzimy do kwintesencji, jak w poprzednim erotyku. Znowuż tutaj ta miłość jest naturalna, spontaniczna, prawdziwa, szczera. Myślę, że uboga, żebracza, żeby użyć tych epitetów leśmianowskich. Myślę, że ta miłość jest tajemnicza również, bo jak czytamy, i nie było uboższej w mieście tajemnicy, więc oni znowu skrywają się z tym swoim uczuciem, z tym swoim pięknem przed światem zewnętrznym. Zatem tajemnicza miłość, zatem skromna, zatem wpisana znowu w pejzaż przyrody, znowu miłość, bym powiedziała, taka taktowna, z dobrym gustem, z dobrym smakiem. Znów poeta przestrzega zasady dekoru, nie przekracza niedozwolonych granic. Smaczna ta miłość jest, taka klasyczna. Gdybyśmy chcieli przyjrzeć się formie tego wiersza, znów poeta jest tradycyjny, nie eksperymentuje. Nie ma tutaj
żadnych awangardowych eksperymentów, a mianowicie zwrotki są dwuwersowe, czyli dystychy. Wersy trzynastozgłoskowe, zupełnie tak samo jak w poprzednim wierszu. Trzynastozgłoskowiec. Zatem wiersz sylabiczny, równy, numeryczny. Co jest jeszcze charakterystycznego, że rymy śpiewakiem, żebrakiem, ulicy, tajemnicy. Parzyste, regularne, gramatyczne, żeńskie. W tym wierszu widzimy też, da się wyczuć regularny rytm. Można ten wiersz rapować. Romans, śpiewam, bo jestem śpiewakiem. Ona była żebraczką, a on był żebrakiem. Regularnie rozstawione akcenty wyrazowe, które tworzą rytm. Regularny, taki marszowy rytm. Musi być taki rytm, skoro jest to pieśń, skoro poeta śpiewa tę historię, wchodzi w rolę śpiewaka, średniowiecznego barda, stąd rytm regularny. Ten rytm regularny był też w Malinowym Chruśniaku, w pierwszym wierszu całego cyklu. W Malinowym Chruśniaku przed ciekawym wzrokiem zapodziani po głowy przez długie godziny zrywaliśmy przybyłe tej nocy maliny. Też miarowy rytm regularny. Zatem dużo podobieństw między tymi erotykami znajdziemy.